Dzień dobry. Będę miała wodę. O nie, szminką uwaliłam. Witam was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, vlog bez cięć, tak jak widzicie po tytule. I porozmawiamy sobie o blurbach na końcu książek. Tak więc zapraszam was po prostu do oglądania. Zdecydowałam się na nagranie tego filmiku głównie do wydawnictw, które wydają książki i może któreś z wydawnictw obejrzy ten filmik. A to dlatego, że ostatnio byłam sobie w Empiku. Wiadomo, przeglądam książki, czytam z tyłu te wszystkie opisy i w ogóle, ale dlaczego? Dlaczego wy, wydawnictwa, na końcu książki piszecie 3/4 fabuły? I powiem wam szczerze, że jeżeli ja czytam taką książkę, w sensie książkę, wezmę książkę, która przyciągnie mnie swoją okładką, mówię, może będzie dobra, i czytam blerba z tyłu. Czytam go i tak, że no dobra, to ja już tej książki nie muszę czytać, bo w sumie już wiem, co się w niej stanie. I to jest takie, kurde, po co tyle pisać? Nie można tego jakoś skrótowo, bardziej ogólnie, bez szczegółów. Na przykład książka, o Jezu, czy ona tutaj gdzieś jest? Nie wiem, chyba babcia wzięła do czytania. Ale na przykład książka Zakochani Rozbitkowi od wydawnictwa kobiecego. Tam z tyłu było po prostu wszystko napisane, bo specjalnie przeczytałam tego blerba i mówię tak, aha, okej, dobra, teraz czytam książkę, zobaczymy, w jakim momencie skończy się, wiecie, opisywanie tego blerba, czyli w jakim momencie książki ten blerb był, wiecie, ogarnięty w książce. I z tego, co zobaczyłam, to była to, nie wiem, to była 2/5 książki, więc ja tak mówię, hej, i to naprawdę ze szczegółami. I ja się zastanawiam, po co? Po co tyle pisać z tyłu? Naprawdę niektóre wydawnictwa, i właśnie zauważyłam, że jest to robione wydawnictwami, niektóre z wydawnictwa piszą bardzo fajnie na przykład blerba z tyłu w 4-5 zdaniach. Albo na przykład bardzo mi się podobają właśnie te wstawki od bookstagramerów, blogerów i booktuberów, którzy naprawdę bardzo fajnie zachęcają krótkimi naprawdę zdaniami. 3-4 zdania napiszą, które wciągają. Napiszą coś o książce, jaka ona jest i dlaczego powinniśmy ją kupić, dlaczego powinniśmy ją przeczytać. A nie z tyłu po prostu jest ciach, cała fabuła, po prostu najważniejsze. No i wtedy ja się zastanawiam, po co? To w takim razie po co ja mam już ją kupować, skoro mniej więcej już wiem, co w tej książce się wydarzy? Zamiast dawać jakieś pytania retoryczne, które ja na przykład bardzo lubię, gdzie sama muszę sobie odpowiadać w głowie na to pytanie, albo na przykład, kiedy kupuję książkę i z tyłu na blerbie są właśnie pytania retoryczne, ja zwracam bardziej uwagę na właśnie te kwestie, które były zawarte w pytaniu retorycznym, później w książce, żeby szukać tego, co było, wiecie, w blerbie, i to mi się na przykład bardzo podoba. A pisanie po prostu, pisanie treści, chamskie pisanie treści z tyłu na książce mnie osobiście mega zniechęca do czytania. Bo skoro ja już mniej więcej wiem, co tam jest, no to nie chcę za bardzo czytać tej książki. Więc to jest właśnie dzisiejszy temat. Trochę sobie ponarzekam. Tak naprawdę głównie już sobie ponarzekałam. Myślę, że ten vlog bez cięć nie będzie trwał 12 minut, tak jak wiecie, tak jak powinny trwać. Dlatego, że to jest temat krótki. To jest temat krótki, który mnie osobiście ostatnio bardzo zaczął denerwować. Gdzie idę, czytam i nie mam ochoty zakupić tej książki. Mimo, że na przykład pierwsze parę zdań
które są zawarte w tym blerbie, one mnie interesują. Zainteresuje mnie książka, zaciekawi i później czytam drugą część, na przykład blerba, gdzie jest zrobiony opis fabuły, no to ja już takie, no i po co ja już mam ją kupić, skoro ja już prawie wszystko wiem i domyślam się, co może być dalej. Więc to mnie troszeczkę denerwuje, nawet nie troszeczkę. Przez to bardzo dużo książek na przykład nie kupiłam. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wy czytacie te blerby z tyłu, czy czytacie na przykład blerby osób polecających, na przykład osób, które mają patronat nad daną książką. I piszcie, czy wy również zwróciliście uwagę, że niektóre książki mają za dużo napisane z tyłu, gdzie bardzo dużo rzeczy po prostu jest powiązanych z treścią. W sensie chodzi mi o to, że wiecie, że ta fabuła jest naprawdę kopiuj wklej z tym, co dzieje się w tej książce, ale w za dużym i za bardzo szczegółowym stopniu. No bo okej, w blerbie musi być jakiś zarys fabuły, żeby osoba, która zakupuje książkę, wiedziała mniej więcej, co czyta. Ale no bez przesady, no nie, na przykład nie streszczenie całej książki w blerbie. Wydaje mi się, że na przykład na YouTubie, jeżeli ktoś mówi recenzję i ktoś wchodzi w tą recenzję, to musi liczyć się z tym, że osoba powie troszeczkę więcej o fabule niż jest na przykład właśnie w tym krótkim blerbie. Ale z drugiej strony, jak ja biorę książkę, wiecie, w księgarni, taką no-name'ową, gdzie na przykład spodobała mi się okładka czy coś tam, czy ktoś na przykład powiedział, ej dobra, kupcie tą książkę, bo jest naprawdę spoko, i ja wezmę tę książkę z zamiarem zakupu, bo załóżmy, oglądam danego booktubera, oglądam danego bookstagramera i są to osoby, którym ufam, przez których przeczytałam bardzo, bardzo dużo dobrych książek, to wiecie, ja biorę tę książkę, czytam ją z tyłu i mam takie, no i po co tyle napisaliście? Ja naprawdę byłam ciekawa tej książki, ja naprawdę chciałam dowiedzieć się, co będzie. A wy napisaliście tak dużo, napisaliście takie szczegóły, że już mi się po prostu odechciało jej czytać. Bo jeżeli ja przez na przykład właśnie te 2/5 książki będę czytała o rzeczach, które wiem z blerba, no to nie chce mi się dalej czytać, bo wiem, że na przykład przez te dane, nie wiem, 60 stron, 50 stron, ja doskonale wiem, co będzie się działo. I to mnie bardzo, bardzo zniechęca. Dlatego postanowiłam nagrać o tym vlog bez cięć, bo jestem bardzo ciekawa, co wy o tym uważacie, czy wy zwracacie uwagi na blerby, czy w ogóle je czytacie, czy kupujecie tylko i wyłącznie z polecenia właśnie bookstagramerów albo booktuberów. Mnie osobiście to odtrąca, jeżeli jest za dużo. Czasami nawet chciałabym, żeby było napisane za mało, właśnie pytaniami retorycznymi, jakimiś takimi, wiecie, takimi, a co by było gdyby, coś tam, a wiecie, no moim zdaniem to też trzeba umieć napisać. Wydawnictwa, wydaje mi się, są po to, żeby napisać to dobrze, a nie wziąć, opisać po prostu pół, wiecie, pół książki albo 1/3 książki, zrobić to w ładnej czcionce, jakoś tam poukładać, żeby to miało, ładnie było wizualnie, ale co z tego, że jest ładnie wizualnie, jak ja już prawie wszystko wiem o tej książce, więc na tym chciałam się skupić. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, co wy o tym uważacie, czy wy zwracacie na to uwagę. I chyba to tyle. Chyba wydaje mi się, że już wykończyłam temat. Bez sensu, żebym cały czas się, wiecie, nie zaokrąglała, tylko zaplątała za... Dobra, nieważne, ja jestem słaba w takich, wiecie, metaforycznych rzeczach. Tak więc koniecznie piszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że wybuchnie fajna, bardzo fajna dyskusja. Ja obiecuję, że na każdy komentarz wam odpiszę. Możemy właśnie w ten sposób podyskutować. Obserwujcie mnie na Instagramie. Co jeszcze? Subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zostawiajcie łapki w górę. Piszcie w komentarzach również Karoliniaki, jeśli jesteście już dłużej.
Jeśli wiecie, o co chodzi z karoliniakami, to piszcie. Ja Wam serdecznie dziękuję bardzo. Boże, ale bez sładu i składu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!